Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiazdoskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami! No cóż, przede wszystkim gratuluję gospodarzom zasłużonego zwycięstwa. Wygrał zespół, który był bardziej zdeterminowany. U nas zabrakło na pewno organizacji gry w defensywie jako cały zespół. Zabrakło jakości w grze. Było dużo słabych punktów. Za dużo było gry indywidualnej. Nie byliśmy zespołem. Dzisiaj sprawialiśmy wrażenie, jakbyśmy byli na festynie, że po stracie piłki zespół nam nic nie zrobi. Niestety w dzisiejszej piłce wszyscy muszą brać udział w grze defensywnej i dzisiaj nie wiem, czy zespół obrósł piórka po meczu z Lechem Poznań, że uwierzył w to, że jesteśmy na tyle mocni, że prowadząc grę w drugiej połowie z Lechem Poznań dzisiaj tylko grą do przodu możemy wygrać z Widzewem. Niestety mecz pokazał, że tak jak powiedziałem, w piłce muszą wszyscy się zaangażować w grę defensywną i tutaj po prostu mieliśmy w dniu dzisiejszym za dużo słabych punktów. Dziękuję. Pytania z Państwa strony. Mikrofon do dyspozycji. Roberto Perez, TVN24, proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Mam takie pytanie. Jak się przygotowywaliście do meczu z Widzewem? No bo tak jak pan wspomniał, panie trenerze, po tym meczu z Lechem obróciliście troszkę w piłkę, może powiedzieć. A jakie były mocne punkty Widzewa, które próbowaliście przynajmniej wyeliminować? Znaczy nie obrośliśmy w piórka, tak zespół wyglądał jakby obrósł piórka, na pewno nam zależało, bo na odprawie się bardzo motywowaliśmy, wiedzieliśmy, że ten mecz jest najważniejszym meczem w sezonie, żeby ten mecz nam mógł dać walkę o to trzecie, czwarte miejsce. Czym nas zespół Widzewa, jak się przygotowywaliśmy? Przygotowywaliśmy się jak do każdego innego spotkania, czyli podobny mikrocykl, troszkę skrócony, bo graliśmy ostatnio w poniedziałek. Czym nas zespół przebił? Przede wszystkim zespół Widzewa był bardziej zdeterminowany w każdej formacji. Bardzo dobrą pracę zrobił Bartek Pawłowski, z drugiej strony Kaczmarek. Mieliśmy problem z Di Fallachem. Te górne piłki, te górne podania czasami uczulaliśmy, że musi wychodzić do niego jeden zawodnik, drugi na asekurację. Były momenty takie, że dwóch naszych skakało, środkowych obrońców, a bez gdzieś tą piłkę strącał i robiła się dziura. Także przede wszystkim organizacją gry w defensywie Widzew na dzisiaj przewyższy. A pozwolę sobie jeszcze dopytać, czy fakt, że dzisiaj na ławce trenerskiej nie było Tomasza Hajdu, bo jak wiemy, dostał karę na dwa spotkania, wpłynął w jakikolwiek sposób na to, jak dzisiejszy mecz wygląda? Nie wiem, to trzeba by było spytać się psychologa, jak zawodnicy w danym momencie, jakie mają odczucia. Wydaje mi się, że wszystko było powiedziane. Dzisiaj rano prowadziliśmy obydwaj odprawę. Wszystko zawodnicy wiedzieli, co mają robić. Myślę, że najważniejszym tutaj problemem naszym była jakość gry w piłkę. Za dużo było strat, za dużo było prowadzenia. Nie byliśmy dzisiaj zespołem. Dzień dobry Państwu. Na pewno cieszę się z tego, że zrobiliśmy postęp w meczach u siebie, bo w końcu wygraliśmy i zdecydowanie gorzej jest z wyjazdami i myślę, że czas na to. No dzisiaj więcej pozytywów niż tak jak to było w ostatnim meczu negatywów. To nas cieszy. Cieszę się, że do końca wszyscy ambitnie i z taką świadomością realizowali to, nad czym pracowaliśmy w tygodniu i to jest taki pozytyw dla całego zespołu. Bartek, bardzo proszę, twoja opinia o meczu. Witam Państwa. No, mecz ułożył się nam bardzo dobrze w sumie, ponieważ już w pierwszych minutach strzeliliśmy bramkę. Pomimo tego mecz był cały czas bardzo ciężki, ale myślę, że wytrzymaliśmy to. Spełniliśmy zadania taktyczne, które sobie zakładaliśmy. Wykorzystaliśmy sytuacje, które stworzyliśmy sobie bardzo dobre, jak można było zobaczyć. Myślę, że wszystko pozytywnie i patrzeć na kolejny mecz, oby podobnie to wyglądało wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania z Państwa strony. Bartłomiej Derdzikowski, Gazeta Wyborcza Łódź. Bardzo proszę. Dzień dobry.
Pamiętam, że przed meczem mówił pan, że czeka pan na taki mecz, który będzie udany od początku do końca, bo wcześniej mieliście, jak pan sam mówił, takie fazy tylko dobre w meczach. Czy to był właśnie taki mecz, czy nie? Nie, na pewno nie. Myślę, że taki mecz przyjdzie jeszcze przed nami. Wierzę w to. Dzisiaj na pewno było poprawne spotkanie, tak jak mówiłem, ale nie popadajmy w hura optymizm. Jak będziemy potwierdzać takie dobre mecze i będą nam się zdarzać częściej, to będziemy mogli powiedzieć, że zdecydowanie poprawiliśmy te mankamenty, które cały czas gdzieś tam są. Jeszcze raz redaktor Dodzikowski, proszę. Dopytać to, co się dzisiaj panu nie podobało w swoim zespole? Na pewno nie. Jeszcze mieliśmy tutaj więcej sytuacji. Było fajnych przechwytów, sporo, gdzie można było z kontrataku zrobić dużo więcej. Myślę, że nie jesteśmy tutaj minimalistami. Jeżeli się tak układa, gdzie masz te sytuacje i gdzie można je wykorzystać i zrobić jeszcze więcej, to dlaczego nie? To zawsze będziemy tego wymagać, obojętnie ile się nie będzie prowadziło, czy jak się ten mecz będzie układał. Myślę, że to jest też nauka na przyszłość. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiazdoodskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!